Polskie Radio Orzysz. Dzień dobry Państwu w Radio Orzysz. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Adam Rajkiewicz, współautor jednego z tomu naszej orzyskiej serii Krajobraz kulturowy Ziemi Orzyskiej, a tom nosi tytuł Ziemia Orzyska, Pierwsza Wojna Światowa, Cmentarze i Pomniki. Witam. Cześć Sławku, dzień dobry Państwu. Jest współautorem, ale takim potężnym, obszernym, jeżeli chodzi o ten tomik, ponieważ Adam Rajkiewicz, pierwszowojenne w Orzyszu i okolicach cmentarze. Od strony 16 do 76. A tom wygląda w ten sposób. Och, zasłoniłem tytuł. Tom oczywiście jest dostępny w naszej orzyskiej bibliotece. Adamie, jesteś orzyszaninem? Tak, jestem orzyszaninem z urodzenia, chociaż oficjalne moje miejsce urodzenia to Pisz. Natomiast faktycznie urodziłem się w drodze do Pisza, że było śmieszniej, karetka jechała jeszcze przez Drygały, czyli troszkę dłuższą trasą i gdzieś tam po drodze ja już przyszedłem na świat. Natomiast jestem orzyszaninem, ponieważ mieszkam tu całe życie. No więc ta pasja wywodzi się z takiego tuziemstwa. Urodziłeś się tutaj, musiałeś się odnaleźć na tej ziemi po urodzeniu. I od kiedy ta twoja pasja, ta historia tej ziemi, no, która się wyraża cmentarzami? No, byłem już dojrzałym człowiekiem, tak to muszę powiedzieć, żeby dojść do tej pasji, żeby dojść do tego, że historią lokalną warto się zainteresować. U mnie ta droga przebiegała w ten sposób, że najpierw zainteresowałem się moimi korzeniami rodzinnymi, które są dalekie od Mazur. W książce mówimy o cmentarzach pierwszowojennych, wojskowych i wojennych, przede wszystkim wojennych. Dlaczego te cmentarze? Przecież pierwsza wojna na tej ziemi nie dotyczyła bezpośrednio nas, Polaków. To była prusko-cesarsko-niemiecka wojna. No tak, rozumiem, że pytasz, dlaczego nas interesują te cmentarze teraz, nas, Polaków. Myślę, że wiedza na ten temat jest już dość szeroko znana z racji setnej rocznicy rozpoczęcia i już, która minęła też setnej rocznicy zakończenia Wielkiej Wojny. A zakończenie Wielkiej Wojny to również rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Więc myślę, że sporo osób już wie, że we wszystkich armiach zaborczych, wtedy, gdy zaborcy wzięli się za łby, że tak powiem kolokwialnie, walczyli Polacy, często walczyli przeciwko sobie. Oczywiście, czy tak było na Mazurach, no to już była sprawa pewnego zbadania. Okazuje się, że również, tak? Że w armii niemieckiej byli tutaj chłopcy z Pomorza, z Kujaw, z Kociebia, oczywiście Mazurzy, Warmiacy, byli też Ślązacy. Natomiast w armii rosyjskiej było bardzo dużo Polaków i ich ślady tutaj może nie bezpośrednio na zasadzie, że jestem, że mogę pokazać konkretny nagrobek, tak, i powiedzieć, że tu spoczywa Polak, czy ktoś, kto gdyby nie poległ, powiedziałby później za kilka lat, ja jestem Polakiem. Natomiast wynika to chociażby z dokumentów z obozu jenieckiego, tych jeńców armii rosyjskiej, którzy przebywali w obozie jenieckim w Orzyszu, pocztówki wysyłane przez nich do Warszawy, do Łodzi, pisane po polsku, czy chociażby taka wzmianka z jednej z gazet wileńskich, która wylicza osoby w obozie w Arys przebywające w 1916 roku, tak? Czyli jeszcze jeńcy armii rosyjskiej i są to generalnie same polskie nazwiska, zresztą wiemy, kto wówczas w Wilnie mieszka. Czyli bez wątpienia na tych pierwszowojennych cmentarzach, na kamieniach nagrobnych są inskrypcje świadczące jednoznacznie o polskim pochodzeniu poległych i po stronie niemieckiej, i po stronie rosyjskiej. Tak, oczywiście możemy takie inskrypcje znaleźć, aczkolwiek po stronie rosyjskiej
no bardzo dużo żołnierzy zostało pochowanych bezimiennie. Niemcy po pierwsze, armia niemiecka posiadała już nieśmiertelniki, więc było łatwiej zidentyfikować danego żołnierza poległego, szczególnie jeśli pozostały tylko jakieś tam szczątki po ostrzale artyleryjskim na przykład. Natomiast żołnierze armii rosyjskiej identyfikacja była trudniejsza. Oczywiście w początkowej fazie bardzo często te nazwiska pojawiały się na nagrobkach, ponieważ były pisane tam przez samych ich kamratów chociażby, którzy dostali się do niewoli. Później następowała ewentualna transkrypcja z cyrylicy, tak, na czcionkę łacińską. Natomiast potem, gdy już robiono cmentarze zbiorcze, jednak bardzo często już grzebano poległych żołnierzy armii rosyjskiej w mogiłach zbiorowych i już jako bezimiennych. Jak to się w ogóle stało? Bo dla nas, obciążonych II wojną światową, która była dla Polaków niesłychanie potworną traumą, potwornym wydarzeniem, jak to się stało, że w czasie I wojny Niemcy, no bo to Niemcy zwyciężyli tutaj w Prusach, wyparli armię rosyjską. Jak to się stało, że oni grzebali swoich wrogów wspólnie ze swoimi niemieckimi żołnierzami na tych samych cmentarzach? Dla nas to jest nie do pomyślenia, żeby żołnierza wrześniowego pochować obok SS-mana. No tak, wówczas jeszcze obowiązywała pewna tradycja rycerska. Tak to było pomyślane, to zresztą to chowanie obok siebie nieprzyjaciół poległych razem w jednej bitwie się okazało, że ono na różnych frontach pierwszej wojny, niezależnie od siebie, na początku się zdarzało w sposób taki zupełnie nieumawiany. Tak? Dopiero zresztą miało to też wpływ ewentualnie na morale danych żołnierzy, którzy widzieli, że o szczątki po pierwsze swoich kolegów się dba, tak? Że oni zasługują na dobry pogrzeb. A z drugiej strony było to też takie pokazanie, że ten przeciwnik to jest również wojownik, który walczy o swoją sprawę. To jest też patriota, w tym momencie przeciwnik, ale również zasługuje na szacunek. No niestety, czasy się zmieniają. Na naszej ziemi ożyskiej, w gminie Orzysz, mniej więcej jak dużo jest tych cmentarzy wojennych, pierwszowojennych? O, no to zaskoczyłeś mnie w tym momencie, ponieważ nie, publikacja ma kilka lat, nie liczyłem ich. Natomiast ogólnie poległo tu prawie 600 żołnierzy jest pochowanych na terenie naszej gminy, tak? Bo warto powiedzieć, że tu mając na myśli ziemię ożyską w tej publikacji, mówimy o terenie gminy Orzysz w jej dzisiejszych granicach, tak? No, czyli taka nasza umowna ziemia ożyska. No, tych cmentarzy jest wiele. W zasadzie łatwiej zdecydowanie wymienić wsie, na których na przykład cmentarzach wspólnotowych, gminnych nie leży jakiś żołnierz z pierwszej wojny, niż prawda, te, na których oni leżą. Mogę je z pamięci wymienić wszystkie po kolei. No, tych miejsc zdaje się, że opisanych tutaj jest 30 kilka. Natomiast są to, no też trzeba by powiedzieć o pewnych wyjątkach, bo jest tu chociażby opisane jedno miejsce, z którego polegli zostali ekshumowani, czyli mogiły w ogródku proboszczowskim, tak, już w samym Orzyszu. Są też wspomniane miejsca, o których wiemy, że tam ewentualnie polegli są, natomiast one zostały jeszcze niezidentyfikowane w terenie. Są również takie miejsca. Jednym słowem mamy około 30 cmentarzy wojennych. Każdy cmentarz jest opatrzony wysokością i szerokością geograficzną, czyli mówiąc tak popularnie, namiarem GPS. Ty byłeś na każdym z tych cmentarzy. Każdy osobiście go zbadałeś. No oczywiście, byłem w każdym tym miejscu. Byłem zresztą, zanim pewnie doszło do pomysłu, żeby ta publikacja powstała, ponieważ no, interesowałem się tymi cmentarzami już od dość dawna. Stąd pewna łatwość w dotarciu na te miejsca, bo ja wiedziałem, gdzie one wszystkie są. Co prawda pomysł był taki, żeby na nowo zrobić zdjęcia, żeby one były aktualne, więc tu przy każdym cmentarzu, czy inaczej miejscu pochówku, bo
powiedziałeś o około 30 cmentarzach, to nie są cmentarze. Wszystkie te miejsca. To są czasem pojedyncze mogiły, to są tak zwane kwatery na cmentarzach, to są czasem mogiły zbiorowe gdzieś dosłownie w lesie, tak? Więc natomiast ja, moim zadaniem tutaj było tak, zrobienie aktualnych zdjęć, co się wiązało oczywiście z kolejnymi pobytami na tym cmentarzu, czyli robieniem tego, co lubię, z pisaniem inskrypcji na nowo, ponieważ ja te inskrypcje miałem już wcześniej pospisywane, natomiast w związku z tym, że ciążyła pewna odpowiedzialność, tak, nad tego typu publikacją, więc oczywiście to wszystko sprawdzałem jeszcze raz. No i kolejnym etapem było jeszcze pogrzebanie w archiwaliach. No właśnie, nie wszystkie cmentarze można było bez wątpienia opisać na miejscu. Niektóre były i są do tej pory bardzo zniszczone, bardzo nieczytelne. Szukałeś tego w archiwach. Właśnie, w jaki sposób, w jakich archiwach? Jak doszedłeś właśnie do tej wiedzy, której nie mogłeś odczytać w terenie? Wiedza związana z osobami, które, z poległymi, z ich danymi, na szczęście zachowały się tak zwane listy strat z I wojny światowej, tak zwane pruskie. Było to tak naprawdę wydawnictwo rządowe ówczesnego rządu. One ukazywały się codziennie od czasu wybuchu wojny, aż przez pewien czas po jej zakończeniu. I tam były wypisywane nazwiska, dane żołnierzy, którzy polegli, którzy byli lekko ranni, ciężko ranni, zmarli w lazaretach, którzy byli zaginieni. Początkowo te listy były dość dokładne ze względu na małą ilość strat. No z czasem to były takie typowe listy alfabetyczne. Chodziło o to, żeby ewentualnie rodziny miały szansę się dowiedzieć, co się stało z ich synami, mężami, tak, ojcami. I te listy były drukowane w gazetach, w kilku. Były czasami też, czy czasami może często, wywieszane gdzieś w miejscach publicznych. Dlatego miały szansę się zachować. I to jest taka podstawowa baza danych. Ona też oczywiście ma pewne swoje uchybienia. Natomiast jest to takie miejsce, w którym można, porównując inskrypcje na nagrobkach, tak, można sprawdzić, czy chodzi faktycznie o tego żołnierza. I ta baza jest dostępna w internecie, w sieci? Tak, w tym momencie wiele takich rzeczy jest dostępnych w internecie, także nie jest to jakaś wiedza tajemna, nie trzeba jechać do Berlina. Tak. Czyli krótko mówiąc, my sami również w wielu kwestiach możemy badać różne nazwiska, wpisy, które znajdują się w sieci, porównywać. Książka w jakimś sensie, można powiedzieć, jest przewodnikiem. Przewodnikiem po cmentarzach, ponieważ wszędzie można dotrzeć. Gros tych cmentarzy niestety jest zapuszczonych, zarośniętych, szczególnie w sezonie letnim, kiedy jesteśmy tutaj najbardziej ruchliwi w przestrzeni przyrodniczej. Ale dzięki tym namiarom GPS możemy dotrzeć wszędzie. Ty dotarłeś wszędzie? W jaki sposób? No tak, ja dotarłem wszędzie i wcześniej, bez tych namiarów GPS. No oczywiście głównymi wskazówkami w tym wypadku były dawne mapy, ponieważ takie miejsca były zaznaczane w terenie. Tak, ale teraz nam to już jest niepotrzebne w tej chwili, skoro mamy taką wspaniałą publikację. Tak. Zmierzam do tego, że zdaje się dotarłeś wszędzie rowerem. Tak, to prawda. Tak, dotarłem wszędzie rowerem. Zresztą w niektóre miejsca trudno byłoby dotrzeć inaczej, a przynajmniej gdzieś tam końcowym odcinku. Część tych miejsc znajduje się na terenie poligonu wojskowego, więc... No niestety tam nie możemy wejść. Tak. Potrzebna była specjalna zgoda na potrzeby tej publikacji. Czyli tą książkę, bądź co bądź, nie bardzo opasłą, możemy wziąć pod pachę, do torby i właśnie zrobić sobie wycieczkę. Niekiedy dosyć długą, rowerową i dotrzeć w różne ciekawe miejsca naszej gminy. No cóż, nie mamy tutaj wiele zabytków kultury materialnej, nie mamy tutaj pięknych zamków, niesamowitych kamienic, ale mamy miejsca z historią.
ta książka poprowadzi nas do tej orzyskiej historii. Zamiast siedzieć w domu przed telewizorem, trzeba wsiąść na rower i jechać w las, w pole, polną drogą i podziwiać naszą ziemię. To są cmentarze wojenne i wojskowe. Właśnie. Wojskowe. Cmentarz wojskowy jest jeden w Orzyszu? Tak. Ta nazwa wojskowy, ja jej tak użyłem w publikacji tej nazwy, to jest w zasadzie taka nomenklatura teraźniejsza. No i też z racji tego, kto faktycznie tam jest pochowany. Mówimy oczywiście o tym cmentarzu pomiędzy cmentarzami komunalnymi obecnymi. Trzema nawet, ponieważ jest ta najstarsza część granicząca z nim używana do połowy lat 50., gdzie pochowani są pierwsi orzyszanie po 45 roku. Historia tego cmentarza nie jest zbyt długa. On powstał prawdopodobnie, tego dokładnie nie wiemy, około roku 1895, po tym, gdy powstał już tutaj plac ćwiczeń i gdy okazało się, że no, żołnierze jednak chorują, umierają, ulegają różnym wypadkom związanym z ćwiczeniami. Znane są przypadki zbiorowych udarów słonecznych podczas ćwiczeń, chociażby. Należało gdzieś tych żołnierzy pochować. Powstała parafia wojskowa i jak przypuszczam, w związku z tym powstał też ten cmentarz. Na początku była to oczywiście tylko ta część niemiecka cmentarza, bo teraz on jest zdecydowanie większy i służyła do pochówków żołnierzy, ale jednak, którzy nie zginęli w czasie walki, no stąd nomenklaturowo jest to cmentarz jednak wojskowy, nie wojenny. A druga część powstała w czasie wojny, czyli tam są pochowani jeńcy rosyjscy, francuscy, angielscy. Tak, ta druga część powstała podczas wojny, wtedy, kiedy w Orzyszu, w Arys, był obóz jeniecki i tam z kolei byli grzebani jeńcy. Również były to tak zwane pochówki lazaretowe. Był okres krótki, gdzie tak wynika z literatury, że również na tym cmentarzu pochowani byli żołnierze polegli, ale oni później zostali przeniesieni na cmentarz zbiorczy, czyli zupełnie inny cmentarz, nieznany cmentarz, który też jest w Orzyszu, no nieznany z tej racji, że on jest oficjalnie na terenie poligonu, aczkolwiek no jest na granicy poligonu. No i w zasadzie fizycznie niewiele na nim zostało. No tak, a z kolei ta część niemiecka cmentarza była używana również podczas II wojny światowej, tam pod koniec, pod płotem są już pochówki również żołnierzy, którzy ulegali tutaj wypadkom na ćwiczeniach, czy jakimś komunikacyjnym, czy ewentualnie innym chorobom z lat 40. Więc wypada teraz tylko Państwa zachęcić do sięgnięcia do tej publikacji, wzięcia jej pod pachę i wybrania się w teren. Robi się coraz cieplej. Książka jest dostępna w Bibliotece Polany Kultury, ale zdaje się, można ją również kupić w Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. Cmentarze wojenne i wojskowe. Ale sam spacerując przez las, natrafiam nieraz na zagubione w krzakach mogiły. Co z cmentarzami cywilnymi? Czy to cię również interesuje? Oczywiście, no to był jakby początek mojego zauroczenia cmentarnego, że tak powiem, czyli te cmentarze mazurskie, które pozostałość po mieszkańcach, z którą tak naprawdę do końca obecni mieszkańcy, pozostałość po dawnych mieszkańcach, nie do końca wiedzą, co mają zrobić, tak? Ponieważ no, nie ma problemu, żeby mieszkać w czyimś siedlisku, chodzić do kościoła zbudowanego dawno temu, czy korzystać, nie wiem, z dróg wytyczonych bardzo dawno temu. Natomiast no, jest jakiś taki problem, co zrobić z tymi cmentarzami, które no, przy każdej wsi są. No na pewno zmieniły się nasze zasady, bo teraz grzebiemy się na cmentarzach komunalnych, czy ewentualnie jeszcze parafialnych, których akurat nie ma w naszej gminie.
Kiedyś był inny obyczaj. Ludność była innego wyznania, to byli ewangelicy, luteranie i oni chowali się tam, gdzie żyli. Niekiedy przy domostwach, siedliskach, a przede wszystkim w okolicach wiosek, w których mieszkali. Podejrzewam, że masz już jakiś ogromny materiał związany z cywilnymi cmentarzami. Mam nadzieję, że planujesz następną książkę. Nie wiem, jakby to było z wydawnictwem, ponieważ o tych cmentarzach wiemy dużo, jak one wyglądają teraz, to co się zachowało, ewentualnie to co się zachowało jeszcze jakiś czas temu, natomiast niestety zostało już zniszczone lub bardzo często, jeśli to były jakieś metalowe elementy, rozkradzione. Natomiast mało jest takich materiałów archiwalnych o większości z tych cmentarzy. Nie znamy ich dokładnych dat powstania. Nie wiemy, czasem, mimo że to jest cmentarz kilkupokoleniowy danej wsi, natomiast zachowały się zaledwie inskrypcje kilku osób tam pochowanych, tak? No zdaję sobie sprawę, że niestety sam widząc to, że już tymi cmentarzami żywią się drzewa, wyrastając na środku mogił, i rzeczywiście możemy powiedzieć bardzo mało o poszczególnych cmentarzach, albo zupełnie nic. Ale chociażby w miarę możliwości zaznaczenie ich w publikacji, że po prostu są, żeby można było tam dotrzeć i przeczytać choćby jedną inskrypcję, będąc zadziwionym, że leży tam Helmut Bzeziński, prawda, w konsekwencji człowiek pochodzenia polskiego. No tak, ja jestem gotowy w każdej chwili. Cieszę się niezmiernie. Zapraszam Państwa na wycieczkę z publikacją Ziemi Orzyskiej, Pierwsza wojna światowa, cmentarze i pomniki. W książce są też pomniki, ale to już zupełnie inny temat. Pomniki już nie istnieją. Były zbyt polityczne. Cmentarze, śmierć łączy nas wszystkich. Dziękuję Ci, Adamie. Dziękuję Państwu. Polskie Radio Orzysz.